Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu radioterapia w Płocku coraz bliżej. Samorząd województwa bije na alarm. Nawet pięciokrotny wzrost kosztów w marszałkowskich szpitalach i muzeach. Najmłodsi pilawianie z nową placówką. Już niedługo pacjenci z problemami onkologicznymi subregionu płockiego i powiatów ościennych będą mogli korzystać z najnowocześniejszego na tym terenie ośrodka leczenia nowotworów. Symbolicznym zawieszeniem wiechy zakończył się pierwszy etap budowy ośrodka radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Budowa ośrodka w Płocku ma szczególne znaczenie. Jak wynika z badań opinii przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski, to właśnie w regionie płockim najwięcej mieszkańców, bo 56%, wskazało onkologię jako najpotrzebniejsze specjalistyczne świadczenie medyczne. Teraz pomoc będzie kompleksowa. Lepiej się leczy pacjenta w momencie, kiedy mamy całość w jednym miejscu. Kiedy mamy zakład radioterapii, pracownie diagnostyczne, wszystkie oddziały zabiegowe, plus do tego już ostatnia faza, czyli mówimy o leczeniu paliatywnym, które jest integralną częścią całego leczenia onkologicznego. Prace budowlane przebiegają bardzo sprawnie. Doszliśmy do półmetka inwestycji. Niespełna rok temu podpisaliśmy umowę i na dzisiaj wieszamy wiechę, czyli mamy stan surowy obiektu. Tak naprawdę już mamy stan surowy zamknięty, prace w środku postępują. No wiele wskazuje na to, że obiekt zostanie zakończony przed terminem. A planowany termin zakończenia prac to koniec października przyszłego roku. W budynku będą tak zaawansowane urządzenia, że jedno z nich dla ochrony radiologicznej będzie się znajdować w specjalnym bunkrze, którego ściany są grubsze niż w niejednym schronie. Grubość ściany to jest do 2,40 szerokości, w tym najbardziej newralgicznym miejscu, natomiast jeśli chodzi o strop, to jest około 1,80 m elementu żelbetowego. Dyrekcja szpitala jest dumna, że 8-letnie starania związane z uruchomieniem w Płocku ośrodka radioterapii dzięki wsparciu województwa mazowieckiego nabierają już tak realnych kształtów. Idzie to nam sprawnie, trwa cotygodniowa odprawa na temat budowy. My w tej chwili już rozmawiamy na temat kolorystyki wnętrz, jakie wykładziny, jakie ściany, na którym piętrze. Także naprawdę jest to coś niebywałego. Ja przez tyle lat nie miałem takiej firmy. Samorząd Mazowsza na budowę trzykondygnacyjnego budynku ulokowanego po stronie południowo-wschodniej płockiego szpitala przeznaczył 80 milionów złotych. To jednak nie koniec wydatków. Żeby nie zapeszyć, myślę, że za rok spotkamy się już na otwarciu. Oczywiście w tej chwili musimy też gromadzić środki finansowe na wyposażenie, bo aparatura jest bardzo kosztowna i wymaga nakładów. Też musimy zgromadzić pewną kadrę medyczną. Władzom Mazowsza udało się zabezpieczyć środki na budowę ośrodka radioterapii w Płocku, mimo dwukrotnej odmowy wsparcia inwestycji w ramach programów rządowych. W tym roku władze Mazowsza na modernizację i doposażenie mazowieckich szpitali planują przeznaczyć ponad 376 milionów złotych. Równolegle od kilku lat realizują także największy unijny projekt covidowy o wartości aż 480 milionów złotych. Rosnące ceny energii elektrycznej to jeden z głównych tematów ostatnich tygodni. Wzrost opłat za prąd to realny problem dla wielu gospodarstw domowych, ale też samorządów. Władze Mazowsza przeanalizowały wzrost kosztów w swoich jednostkach. Koszty energii w mazowieckich instytucjach kultury i szpitalach wzrosną nawet 4- czy 5-krotnie. Szpitale borykają się nie tylko z wysokimi cenami energii. Na przykład w Szpitalu Brudnowskim koszty wyżywienia pacjentów mają wzrosnąć o prawie 40%. Drożeją także nierefundowane leki, sprzęt jednorazowy czy papier potrzebny do tworzenia dokumentacji. Z kwoty, którą w tym roku zapłacimy za prąd w szpitalu, na poziomie 630 tysięcy złotych, między 630 a 650 tysięcy złotych, w przyszłym roku wzrosną aż o 2 miliony 600 tysięcy złotych. To jest ponad 5 razy tyle mielibyśmy zapłacić w przyszłym roku. Nie wiem, co miałbym zrobić. Czy miałbym wyłączyć co piątą żarówkę w szpitalu, czy miałbym co piąty dzień pracować, bo w innym przypadku szpital zacznie popadać znowu w długi. Koszty wciąż rosną. Tylko w tym roku samorząd województwa na pożyczki i pokrycie strat dla szpitali przeznaczy aż 200 milionów złotych. Problemem niektórych placówek zaczyna być również znalezienie wykonawców, którzy podjęliby się dostarczania energii. Pożyczamy pieniądze na wieczne nieoddanie, ja to tak nazywam. Też poręczamy kredyty wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Pokrywamy ujemny wynik finansowy
a to jest niezgodne z konstytucją, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny już za czasów tej nowej władzy, nie ten jeszcze z poprzednich czasów. Więc rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją naprawdę dramatyczną. Kilkusetprocentowy wzrost cen za prąd ma wpływ także na kulturę. Placówki szukają oszczędności tam, gdzie tylko się da. Między innymi poprzez ograniczanie oświetlenia i ogrzewania. Jeszcze niedawno była pandemia, instytucje kultury, szkoły były pozamykane. W tej chwili przeżywamy swego rodzaju renesans. Młodzi ludzie przychodzą do nas nie tylko oglądać eksponaty, nie tylko wystawy, ale prowadzone jest mnóstwo zajęć dodatkowych, warsztaty, lekcje. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy szukali oszczędności, zamykając muzeum. Samorząd Mazowsza zarządza ponad setką instytucji. Wśród nich jest 25 mazowieckich szpitali i stacji pogotowia ratunkowego oraz 30 instytucji kultury. Kolejnych 150 dzieci skorzysta z całodziennej opieki w Pilawie. W mieście powstał długo wyczekiwany przez mieszkańców żłobek, a istniejące przedszkole zostało rozbudowane o nowe sale. Inwestycja w najmłodszych członków społeczeństwa jest jedną z ważniejszych, jakie wspiera samorząd województwa mazowieckiego. Budowa pierwszego w Pilawie żłobka oraz rozbudowa istniejącego już przedszkola były priorytetem dla mieszkańców Pilawy. Dzieci to jest nasza przyszłość i każda inwestycja w dzieci, w to, żeby miały jak najlepsze możliwości rozwoju, są bardzo ważne. Stąd też warto takie inwestycje właśnie czynić w różnych miejscach. Jeśli chodzi o gminę Pilawę, no to prawda jest taka, że tutaj była po prostu taka potrzeba, bo tych dzieci jest bardzo dużo. Mieszkańców Pilawie wciąż przebywa. W ostatnim dziesięcioleciu ich liczba wzrosła tu o 11,8%. Stąd też duża potrzeba utworzenia placówki, która nie tylko zapewni opiekę tym najmłodszym, ale pomoże także ich rodzicom spełniać się zawodowo. Mamy bardzo dobrze rozwinięte budownictwo mieszkaniowe i oczywiście napływ głównie młodych ludzi, a młodzi ludzie to oczywiście ich dzieci. Stąd rodzice zgłaszali potrzebę utworzenia żłobka, ponieważ ci, którzy się nimi opiekowali, chcieliby wrócić do pracy zawodowej. Stąd taką decyzję o budowie żłobka i powiększeniu przedszkola podjęliśmy. W nowej części budynku na parterze powstał żłobek, który w trzech salach pomieści 60 maluchów. Powiększone zostało także istniejące przedszkole. Na parterze w czterech nowych salach opiekę ma zapewnionych 89 przedszkolaków. Po tej rozbudowie mamy pokoje czy też gabinety dla specjalistów, bo takie zostały wprowadzone przepisy. Jest pokój dla psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy. Możemy wspierać dzieci w różnych sferach rozwoju, w pracy indywidualnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 6 milionów 3 tysiące złotych, z czego znaczna część, bo aż 3 miliony 800 tysięcy złotych, to dofinansowanie od samorządu województwa mazowieckiego. Modernizacja strażnicy w Majdowie, niedaleko Szydłowca, to blisko 1,5-milionowa inwestycja, która poprawi komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców tej i okolicznych miejscowości. Strażnica w Majdowie przeszła gruntowny remont, a strażacy w końcu doczekali się odpowiednich warunków pracy. W ramach modernizacji powstały kolejne dwa garaże, pomieszczenie dla strażaków oraz sala, która ma pełnić funkcję świetlicy i służyć na przykład do spotkań mieszkańców. Dotychczas, jak nie mieliśmy tego budynku nowego, dwa samochody stacjonowały na tym jednym garażu i żeby wyjechać drugim samochodem, musiał wyjechać najpierw pierwszy. A poza tym mamy dużą salę, mamy zaplecze kuchenne, mamy sanitariaty. Jednostka liczy 68 druhów, z czego połowa ma uprawnienia do udziałów w akcji. Strażacy w ciągu roku wyjeżdżają około 100 razy. W zdecydowanej większości są to pożary nieużytków, pożary lasów ze względu na sytuowanie naszej jednostki, trudne tereny i trudność dojazdu pozostałych jednostek. Prace nad remontem budynku remizy ruszyły już w 2015 roku, ale gminie brakowało pieniędzy na jego kontynuację. My coraz bardziej stawiamy na bezpieczeństwo i wspieramy ochotnicze straże pożarne. Przykład Majdowa jest tego takim jaskrawym przykładem, gdzie z inicjatywy wielu osób budowana strażnica od wielu lat.
Dziś taki finał, zakończenie tak naprawdę całego tego projektu. Bez pieniędzy samorządu województwa mazowieckiego by to było niemożliwe. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie blisko 700 tysięcy złotych możliwa była rozbudowa budynku remizy. To niemal połowa całkowitego kosztu inwestycji, do którego dołożyła się również gmina i powiat. Za nami mazowieckie zdarzenia muzealne Wierzba. Nagrodę Grand Prix otrzymało Muzeum Mazowieckie w Płocku za wystawę Sztuka Dwudziestolecia Międzywojennego Art Deco pamięci profesor Ireny Huml. W tym roku o zwycięstwo w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba walczyły aż 134 przedsięwzięcia z całego Mazowsza. Podczas gali nagrody odebrało 29 laureatów. Wręczono także 18 wyróżnień. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Romantyzmu w Pinogórze. Nagrody przyznawane były w kategoriach: najciekawsza wystawa, najlepszy projekt otwarty, najlepszy projekt edukacyjny, muzea w sieci, plakat muzealny, najciekawsze wydawnictwo muzealne. Nagroda Grand Prix konkursu trafiła do Muzeum Mazowieckiego w Płocku za wystawę Sztuka Dwudziestolecia Międzywojennego Art Deco pamięci profesor Ireny Huml. Irena Huml była prekursorką badań nad polskim rzemiosłem artystycznym. Jako historyk sztuki kolekcjonowała także designerskie przedmioty. Sztuka była jej pasją, a w przedmiotach widziała więcej niż tylko użyteczność. Ważna była ich atrakcyjność, miały cieszyć oko. To ona zapoczątkowała w Polsce badania nad sztuką użytkową od przełomu XIX i XX wieku po czasy współczesne, nadając tej dziedzinie nowe, istotne miejsce w historii sztuki. Jako jedna z pierwszych podejmowała temat polskiego rzemiosła artystycznego, designu, tkaniny artystycznej, biżuterii, ceramiki i szkła artystycznego. A jak wspominają Irenę Huml jej najbliżsi? Nazywam się Mikołaj Kazior i jestem wnukiem profesor Ireny Huml, której kolekcja znalazła się na zwycięskiej wystawie w konkursie wierzby. Stworzyłem też 2 lata temu film właśnie o profesor Irenie Huml, o mojej babci, ukazujący jej dorobek jako krytyka sztuki. Dokument pokazuje jej pionierską postawę w zakresie sztuki, interdyscyplinarne podejście do przedmiotów. To była nie tylko jej praca, ale też ogromna pasja, która jej towarzyszyła w życiu codziennym. Odczuwałem to za każdym razem, kiedy w zasadzie z nią rozmawiałem. Babcia była ogromną pasjonatką sztuki. Pracowała do końca życia, to nie jest przesada. Pracowała do ostatnich dni jak tylko mogła, nawet czasami się, jak już zachorowała niestety, potrafiła się wymykać, nie mówiąc, że gdzieś na jakieś seminarium i tak dalej, także naprawdę to była i praca, i pasja, i hobby. Jak zdradził nam wnuk, pani profesor często jeździła na pchle targi, na których wynajdowała cenne przedmioty w atrakcyjnych cenach, bo sami właściciele nie znali ich rynkowej wartości. Promowała zagranicznych twórców sztuki użytkowej, ale głównie polskich na arenie międzynarodowej. Pisała recenzje i wstępy do katalogów sztuki, sama też tworzyła ekspozycje. Ponadto mocno wspierała ideę budowy płockiej kolekcji Art Deco, a częściej prywatnych zbiorów współtworzy właśnie wystawę Sztuka Dwudziestolecia Międzywojennego Art Deco pamięci profesor Ireny Huml. Muzeum Mazowieckie w Płocku otrzymało za nią Grand Prix konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Wśród blisko 2000 elementów są meble autorstwa polskich projektantów, rzemiosło artystyczne lat 20. i 30. XX wieku, jak szkło z Huty Niemen czy porcelana z Ćmielowa. Jest też malarstwo awangardowe. Bardzo interesujące są zestawy mebli i tutaj należy wspomnieć o polskich projektantach, m.in. Edmundzie Brzozowskim, takim komplecie mebli do mieszkania wielofunkcyjnego oraz komplecie do jadalni oraz drugim ważnym projektancie polskim, którego mamy na ekspozycji 3 zestawy mebli, to jest Julian Pietrzyk. Wystawa zwraca uwagę rozmachem, nowoczesnością i nastrojem. Jest unikatem w skali kraju. Jedyną w Polsce wystawą stałą poświęconą sztuce tego okresu i prezentacją największej w kraju kolekcji Art Deco. Zarówno Muzeum w Płocku, jak i pozostałym laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Mam też nadzieję, że ten materiał zachęcił Państwa do odwiedzenia mazowieckich muzeów, bo jak widać, jest w czym wybierać. Do zobaczenia za tydzień.